Cześć! W dzisiejszym filmie sprawdzimy, czy możesz mieć Hashimoto. Zapraszam do oglądania. Hashimoto, czy też autoimmunologiczne zapalenie tarczycy typu Hashimoto, jest chorobą autoimmunologiczną, czyli tak naprawdę układu odpornościowego, a w przypadku Hashimoto układ immunologiczny atakuje akurat konkretnie właśnie tarczycę. I są pewne objawy, które mogą wskazywać na to, że występuje Hashimoto. Jednym z takich powszechnych objawów jest uczucie ogólnego osłabienia. Uczucie braku sił nawet po dłuższym odpoczynku. Oczywiście takie uczucie zmęczenia może wynikać z tego, że mamy nadmiar obowiązków, ale alarmujące powinno być to, jeżeli nic w naszym trybie życia się nie zmienia, a odczuwamy większe zmęczenie, jest to sygnał o tym, że coś może się dziać w kierunku właśnie tarczycy. Poza tym kolejna rzecz to problemy na przykład z zasypianiem albo też z porannym wstawaniem. Kolejnym objawem jest uczucie zimna, szczególnie stóp i dłoni, a do tego też słaba tolerancja zimna i słaba termoregulacja. Co to oznacza? Oprócz tego, że osoby cierpiące na Hashimoto, takim osobom ogólnie jest zimno, to po wyjściu na zewnątrz jesienią czy zimą, wtedy kiedy temperatury są niskie, jest im tym bardziej zimno, a później po powrocie do domu bardzo długo się rozgrzewają albo w ogóle takie rozgrzanie nie następuje, tylko jest im właśnie cały czas zimno. Kolejna rzecz to słaba odporność, czyli częstsze i dłuższe występowanie infekcji. Jeżeli to też zmieniło się w ostatnim czasie, to jest sygnał do tego, że właśnie coś z tarczycą czy w kierunku choroby Hashimoto może się dziać. Kolejnym objawem, takim dosyć bardzo charakterystycznym dla choroby Hashimoto, są problemy z koncentracją i pamięcią i tak zwana mgła mózgowa. Czym to się objawia? No, problemami z tym, żeby zapamiętać na przykład to, co mamy zrobić, po prostu zapominamy, ale też to jest bardzo widoczne w momencie, kiedy czytamy książkę, dochodzimy do końca strony i nie mamy totalnie pojęcia, co tam było na początku, więc to też jest taki charakterystyczny objaw dla choroby Hashimoto. Kolejny objaw to zaburzenia miesiączkowania, tak naprawdę szeroko pojęte, bo te zaburzenia mogą polegać na wydłużeniu całego cyklu, ale też na wydłużeniu samej miesiączki, na tym, że pojawiają się bóle menstruacyjne lub w ogóle miesiączka zanika. Innym objawem jest wzrost masy ciała, pomimo że dieta pozostała bez zmian, czyli jest taka jak do tej pory, lub też próby zmniejszenia masy ciała kończą się niepowodzeniem. To też jest coś, co może wskazywać właśnie na problemy z działaniem tarczycy. To oczywiście może wynikać z obniżonego poziomu FT3, który odpowiada za prawidłowe tempo metabolizmu, ale też z tego, że pojawiają się problemy z trawieniem czy wchłanianiem, bo zwalnia perystaltyka jelit, no i też mogą pojawić się zaparcia. Ponadto do objawów Hashimoto należą sucha skóra, wypadanie włosów, łamliwe paznokcie i też taki ogólny obrzęk twarzy czy obrzęki wokół oczu. Oczywiście te objawy łączą się jakby z objawami samej niedoczynności tarczycy i rzeczywiście zdarza się tak, że występuje sama niedoczynność tarczycy bez choroby Hashimoto, która na przykład może wynikać często z nieprawidłowego czy stresującego trybu życia i czasami sama zmiana tego trybu życia na prawidłowy pozwala obniżyć poziom TSH i unormować poziom wolnych hormonów. Jednak w większości przypadków niedoczynność tarczycy współistnieje czy też wynika właśnie z choroby Hashimoto, bo przy autoimmunologicznym zapaleniu tarczycy dochodzi do zanikania gruczołu, no i też zmniejszenia jego funkcji. Objawy to jedna część diagnozy, drugą stanowią badania laboratoryjne. No i jakie tutaj badania należy wykonać? Oczywiście określenie poziomu TSH, FT3 i FT4,
Ale oprócz tego badanie przeciwciał anty-TPO i anty-TG, to są przeciwciała w kierunku choroby Hashimoto. Natomiast diagnozując tarczycę, warto też wykonać od razu przeciwciała anty-TRAP w kierunku choroby Gravesa Basedowa, bo mimo tych występowania tych dolegliwości, takich właśnie w kierunku niedoczynności tarczycy, często choroba Hashimoto przebiega w taki sposób, że są epizody właśnie niedoczynności i nadczynności, więc warto od razu sprawdzić, czy te przeciwciała antytrap też występują, żeby na przykład chorobę właśnie Gravesa wykluczyć. Oprócz samych badań wykonanych z krwi, warto też zrobić badanie USG tarczycy. Właściwie każdy obraz, który odbiega już od normy, jakby wymaga tego, żeby w przyszłości dalej tą tarczycę monitorować. Wydaje się, że tak raz w roku USG tarczycy warto byłoby zrobić. No i istotne jest to, czy ten obraz, czy tarczyca jest normoechogeniczna, czy może występują jakieś zmiany, nacieki. To już świadczy o tym, że proces autoimmunologiczny może postępować. Dodatkowo liczy się też wielkość gruczołu. U kobiet tarczyca powinna mieć pojemność od 13 do 18 ml, u mężczyzn trochę większa, od 19 do 24. I jeżeli gruczoł jest mniejszy, to może świadczyć o tym, że proces zniszczenia tarczycy postępuje. Ale nie zawsze, bo są też osoby, które mają mniejsze tarczyce, a mimo to ta tarczyca działa prawidłowo. Więcej o chorobie Hashimoto będę mówiła w swoim wykładzie, który odbędzie się w marcu. Więcej informacji na ten temat znajdziecie tutaj w linku. Warto też pamiętać o tym, że sam poziom podwyższonych przeciwciał nie świadczy jeszcze o chorobie autoimmunologicznej, tylko o tym, że postępuje proces autoimmunizacji. Aby mówić o chorobie Hashimoto, muszą wystąpić zarówno objawy, te, o których mówiłam na samym początku, i podwyższone przeciwciała lub zmieniony obraz tarczycy w USG. A więc autoimmunizacja to jest taki stan, który może prowadzić do rozwoju choroby, ale nie musi. Warto, to jest to taka jakby informacja ostrzegawcza od organizmu, aby zwrócić uwagę. Albo zwrócić uwagę na dietę, albo na styl życia, jaki prowadzimy. Dieta powinna zapewnić oczywiście odpowiednią podaż witamin i składników mineralnych lub uzupełnić niedobory, które występują. No a styl życia to powinien być taki, w którym dbamy o sen, odpowiednią regenerację, zapewniamy sobie aktywność fizyczną, no i też uczymy się radzić sobie ze stresem, a jeżeli tego stresu jest za dużo, no to może warto zastanowić się nad tym, jak tych stresorów unikać lub zmniejszyć ich ilość w swoim życiu. Zadbanie o równowagę w swoim życiu, w którym zarówno styl życia, jak i dieta są bardzo ważne, może doprowadzić, no właśnie, z jednej strony do tego, że rozwój choroby autoimmunologicznej nie nastąpi, a z drugiej strony w przypadku, kiedy ta choroba autoimmunologiczna już występuje, może być pomocny w wprowadzeniu jej w remisję. I to nam się właśnie w gabinetach udaje, więc jeżeli potrzebujesz pomocy z dietą w chorobie Hashimoto lub zauważasz u siebie objawy, ale nie wiesz do końca właśnie jakie badania wykonać, czy to faktycznie już może wskazywać na niedoczynność tarczycy, to zapraszam oczywiście do gabinetu. Numer do rejestracji wyświetli się tutaj powyżej. Jeśli podobał Ci się film, to zostaw łapkę w górę. W komentarzu napisz, czy zauważasz u siebie któryś z objawów. I oczywiście zachęcam do subskrypcji naszego kanału. Do zobaczenia w kolejnym filmie.